Cześć, witajcie. Mamy tutaj do pokazania najczęściej sprzedawane przez nas systemy, zestawy zmywaków, szczotek do zmycia paneli fotowoltaicznych. Po kolei chcielibyśmy pokazać Wam zalety i wady poszczególnych z nich. Także zaczniemy od najdroższego zestawu. Jest to zestaw do mycia paneli fotowoltaicznych, szczotka plus woda zdemineralizowana. Może go weźmiemy do ręki i teraz popatrzcie, jak wygląda szczotka. Szczotka jest umieszczona na teleskopie. Włosie jest dość grube. Jest jeszcze wstawka z trochę niższego włosia, także jak to włosie się wyknie, to ten środek pozostaje jeszcze w kontakcie z czyszczoną powierzchnią. Mamy tutaj oczywiście podawanie wody, wszystko jest umieszczone na teleskopie i możemy się tym posługiwać właśnie przy myciu paneli. Po dociśnięciu takiej szczotki do panela mamy efekt taki, że no, niestety całość powierzchni nam się nie uda jak gdyby za jednym razem przemyć, tak? Potrzebnych jest kilka ruchów do góry, do przodu po to, żeby ten panel fotowoltaiczny przemyć. No i płukanie jest równie ważne, ponieważ mamy tutaj podawanie wody, więc brud, który zeskrobiemy szczotką, jest spłukiwany. No i to jest najdroższy zestaw, no bo wiadomo, mycie wodą zdemineralizowaną jeszcze wymaga dodatkowego urządzenia, które będzie odkamieniało te wody. Ok, drugi zestaw. Zestaw najtańszy. To jest zwykła, prosta konstrukcja, czyli stelaż zmywaka czarny, na to jest nałożony wkład myjący, bardzo gruby, z grubego włosia. Bardzo dużo tej wody możemy tutaj na niego nałożyć. To pokażemy, tak? Po zamoczeniu w wiadrze bierzemy, mamy dużą ilość wody i taki panel możemy przemyć. Wystarczy tak naprawdę jedno przeciągnięcie, żeby pozbyć się brudu. Tutaj mamy taki średnio zabrudzony panel. Po odwróceniu możemy jeszcze raz sobie przepłukać i na tym praktycznie mycie jest zakończone. Powierzchnia panela, ta woda nam tutaj zaraz odparuje. Jest to zwykła woda, więc prawdopodobnie zostaną jakieś osady wapienne, kamień wodny, przy czym on już nie będzie miał żadnego znaczenia, jeśli chodzi o efektywność mycia samego panela. Zobaczymy po wyschnięciu, jak to wygląda. No i mamy ostatni już zestaw. Ten akurat uważamy za w sumie najlepszy i najbardziej sensowny, ponieważ można myć nim za pomocą wkładu. Wkład jest lekki, nie musi być już taki gruby, magazynujący wodę, ponieważ mamy już samą końcówkę zraszacza, tak? I zaraz podepniemy ten zraszacz do węża ogrodowego. Odkręcimy wodę. I zaraz zobaczycie, jak to funkcjonuje. Bardzo prosty patent, dość lekki, także można tym się też posługiwać na wysokości. Wystarczy kupić sobie odpowiedni kij teleskopowy. Nie ma też kłopotu z regulacją tutaj ciśnienia, podawania wody. Bardzo fajnie to wszystko funkcjonuje. Szybko się tym myje i tak jak powiedziałem, odpowiedni rodzaj wkładu daje to, żeby nam się lekko pracowało. Nie jest potrzebny gruby wkład.
Ok, panel mamy przemyty. Podsumowanie tego krótkiego filmiku znajdziecie pod opisem, w opisie do filmu, wymienione wszystkie wady i zalety, także zachęcam do przeczytania. No i to wszystko. Na razie, cześć.